Pytanie powtarzające się jak bumerang i dotyczące obrazkowych testów na inteligencję wykonywanych przez kierowcę w trakcie psychotestów. Każdy kierowca, który psychotesty wykonywał, wie, o co chodzi. Jest to tak zwany test Ravena. Pozdrawiam, dziękuję za przesyłanie mi ciekawych wiadomości i mam do Pana pytanie. Jestem kierowcą autobusu, odnawiam właśnie świadectwo kwalifikacji, skończyłem szkolenie okresowe i muszę odnowić to nieszczęsne badanie psychotechniczne dla kierowców. Nie mam żadnych problemów w ciemni czy na innych urządzeniach, na przykład miernik czasu reakcji. Natomiast no, nie daję sobie rady w rozwiązaniu tej pierwszej części badania. Jest to tych porównywanie tych figur, obrazków. Próbowałem, no nie wiem, mam jakiś blok mentalny, ciągle mi to nie wychodzi. Ciągle się gubię, choć wiem, że jest to badanie proste. No, moje pytanie, takie no, ciężkie pytanie, czy to oznacza, że jestem debilem? Gdzie leży u mnie problem? Jak sobie z tym poradzić? Dziękuję z góry za odpowiedź. No cóż, dobre pytanie. Na ile potrzebne są kierowcy obrazki do jeżdżenia samochodem? No, bądźmy szczerzy, niewiele wymyślę. Testy obrazkowe Ravena są w każdej pracowni. I niestety znam też przypadki również z mojej pracowni, że poprzez niezaliczenie tych testów ktoś nie mógł wykonywać zawodu kierowcy. No, tak ministerstwo wymyśliło w swojej metodyce, w ten sposób oceniają oni twoją inteligencję. Natomiast promyczek nadziei, w internecie jest wiele podobnych układanek obrazkowych, szczególnie na jakichś stronach zagranicznych, niektóre są praktycznie identyczne, także być może sens ma znalezienie czegoś podobnego, rozruszanie głowy przed badaniem właściwym, tak aby przejść psychotesty. No cóż, jeżeli masz jakiś sposób na to, żeby przejść te obrazki, oczywiście zapraszam Cię do komentarza tutaj poniżej. Możesz również skomentować na moim blogu psychotestykierowców.pl. No, większość kierowców jednak nie ma tego problemu. Przechodzi sprawnie, no, być może z wyjątkiem osób starszych, ale dla których normy są troszeczkę niższe. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Na koniec się tylko mogę zaprosić jeszcze raz na psychotestykierowców.pl lub do mojej pracowni psychologii transportu we Wrocławiu na Kmicica 3.